O Jezus. Już się sparzyłem w tym stanie wojennym. Bezprawnie 20 osób wyrzuconych z pracy. To sądzak zostało udowodnione. No rzeczywiście. Obawiałem się, że silne dmuchałem, żeby mnie to samo nie spotkało i słusznie się obawiałem, bo 20 lat po prostu chciałem się jakoś bronić. Nie to, że atakowałem. Panie Andrzeju, ja... Czy ja, czy my, to możemy tylko wysłuchać to, o czym Pan mówi, bo my jako radio nie interweniujemy w takich sprawach. Możemy słuchać, możemy uwrażliwiać, dyskutować, natomiast działać to musi Pan sam przy pomocy, tak jak zresztą Pan robił i jakoś ileś lat Panu się udaje jednak mieszkać w tym mieszkaniu służbowym czy zakładowym. Ja wiem, że takie sytuacje były. Tutaj też z terenu Torunia pamiętam taką sytuację, gdzie się udało. Też była sytuacja, gdzie osoba z niepełnosprawnością mieszkała w mieszkaniu zakładowym. Udało się jednak to jakoś zachować to mieszkanie. No, życzymy, aby Pan też miał takie poczucie bezpieczeństwa. To tyle, co ja mogę powiedzieć na ten temat. Słuchamy Radio Maryja. Halo, słuchamy? Halo? Szczęść Boże. Czy ja mogę do audycji? Tak, jest Pan na antenie. Halo? Tak, Szczęść Boże. Szczęść Boże, ale ja słyszę jakiś pogłos, więc nie wiem, czy tam gdzieś nie gra radio w tle. Halo? No słucham Pana. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tu słyszę, ale ludzie tępi są, Boże, tak. Chcę mieć tę pewność, że jest na antenie. No, ale jak nie jest na antenie, to co? Mieszkam w Poznaniu. Czy jest na antenie? 10 razy się pyta. Gadaj. Proszę Państwa, jest taki temat. Narzekamy wszyscy na tamte czasy. I ktoś mówi tak, że tam wtedy to była większa kultura. Tak, ale ta większa kultura była dlatego, że myśmy byli pod rozkazami różnego typu. Teraz my mamy wolność i źle bardzo pojmujemy tą wolność. Bardzo źle pojmujemy tą wolność. Dlatego jest takie, nie wiem jak z tym walczyć. My nie jesteśmy w stanie. No ja jestem człowiekiem sprawnym, chociaż już jestem długo i wiele lat na emeryturze. Ale obserwując, bo jeżdżę, mam kontakt często z Warszawą, z innymi miastami, w tramwajach. Tak, to ta pani, która mówiła o tym właśnie wejściu, to kiedyś była taka zasada, tylko teraz oczywiście nikt na to nie zwraca uwagi. Kierowcy też o tym nie też. Także to jest kwestia tylko wychowania ludzi w rodzinach i właśnie. Tłumaczenie w szkołach, tłumaczenie takich pewnych zasad życiowych, z którymi człowiek się spotyka codziennie. I ja tylko tyle miałem, szczęść Boże, Kazimierz Radomia. Proszę Pana, halo? Tak, muszę Panu powiedzieć, że zgadzam się z Panem w 100%, że wychowanie i wprowadzenie młodego człowieka w pewne zasady współżycia jest tu sprawą podstawową. Także dziękuję Panu bardzo. Szczęść Boże. Ja jeszcze nawiążę do, Pan powiedział o tej wolności, nawiążę do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, który w Ewangelium Vitae zapamiętałam jakoś mocno, tym bardziej, że już na ten temat też mówiliśmy kiedyś, że takim podstawowym problemem współczesnego człowieka to jest absolutyzacja wolności. Człowiekowi się wydaje, że może wszystko. I to jest chyba podstawowa sprawa. Słuchamy Radio Maryja. Halo, słuchamy? Halo. Tak, słuchamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przy telefonie Ewa. Witam. Z parafii Dobrego Pasterza z Lublina. Witam. Chciałam się odnieść do tematu dzisiejszej audycji. Temat ten jest mi bardzo bliski, ponieważ sytuacja Państwa Marii i Wacława o tyle jest mi bliska, że właśnie w podobnej sytuacji znajduję się. A tutaj chcę jeszcze podkreślić ten fakt, że chcę jednocześnie ten temat jak gdyby poruszyć z
pozycji nauczyciela, tyflopedagoga, a jednocześnie osoby, która w ostatnim okresie czasu, to znaczy w okresie 3 ostatnich lat, straciła widzenie, tak bym określiła, na jedno oko. I wiem dokładnie, na czym to polega, bo z autopsji to w tej chwili to wszystko oceniam. I sprawa, tutaj może kilka rzeczy tak szybciutko chcę poruszyć, sprawa krawężników o tyle jest ważna, że ponieważ my widzimy, my, którzy widzimy na jedno oko, nie widzimy w trójwymiarze i nie widzimy planu pierwszego, planu drugiego i nie widzimy, czy to jest faktycznie krawężnik, czy to jest linia namalowana. I tutaj mogą być przy chodzeniu zwłaszcza wypadki, bo potknięcia, które później w następstwie tego może być poważna historia. Ale chcę podkreślić i bardzo tutaj chylę czoła w stronę pana Wacława, który jest taki opiekuńczy i wspaniały mąż, bo ja również mam męża, który się mną zajmuje. I to znaczy, może, bo tutaj u państwa jest jeszcze sprawa kręgosłupa, gdzie właśnie tutaj ta opieka jest szczególna. No ja akurat takich jeszcze schorzeń nie mam i dzięki Panie Boże, dzięki, że tak właśnie się dzieje. No, natomiast wiem i dokładnie rozumiem ludzi, którzy mają tego rodzaju problemy. A tutaj jeszcze chciałam się chwilkę odnieść do lekarza. Przecież lekarze, to co pani powiedziała, pani Maria, lekarze mają wiedzę medyczną, ale oprócz tego mają możliwości badania, na ile właśnie ten wzrok został utracony, na ile jest to poruszanie samodzielne jest możliwe, czy też jest niemożliwe. Więc tutaj trochę ta postawa lekarza też mnie zadziwiła. Ale kończąc tę audycję i naprawdę tutaj jestem przesympatyczna pani Maria, bo tak naprawdę w głosie to słychać i jej małżonek wspaniały. Chcę pozdrowić ojca Benedykta, panią Basię i państwa Marię i Wacława, gości zaproszonych do dzisiejszej audycji. Kłaniam się pięknie i szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Ewo. I pani życzymy wszystkiego, co najlepsze. Pani Mario, chciałaby pani jakoś się odezwać do pani Ewy? Też pozdrawiam panią Ewę i szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Tak, i życzymy, żeby już na tym wzroku się skończyło. Tak, żeby już dalej nie było żadnych niesprawności. Nie, 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 tak. Słuchamy Radio Maria. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Włączone radio. Halo? Halo, słuchamy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi również Ewa, ale też razem z Gliwic. Witamy. Ja mam do pani Basi taką prośbę, żeby jutro zadzwoniła do dyrektora WPK Torunia i przedstawiła sprawę montowania tych foteli, wózków w autobusie, bo mi się wydaje, że to jest brak wyobraźni i taką serdeczną rozmową można globalnie, że tak powiem, na terenie miasta uzdrowić tę sytuację. Dziękuję bardzo za bo nie wiadomo, czy on słucha, a podejrzewam, że jest dobrym człowiekiem. Proszę, bo ja kilka razy miałam różne takie właśnie, są w każdym autobusie są numery telefonów w sprawie skarg i wniosków. To nie skarga, tylko wniosek, że jest problem i... Tak, dziękuję pani. No bardzo. Właśnie, nareszcie. Nareszcie ktoś coś mądrego powiedział. Ja jestem w takiej sytuacji, że tu nie mówię nawet o sytuacji radiowej, ale sytuacji zawodowej, że sporo różnych propozycji składałam może, które no różnie to było, ale propozycja dobra. Dziękuję pani bardzo. Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Janina z Lubuskiego. Witam, ja mam taką grzeczną prośbę. Ja też straciłam. Na jedno oko nie widziałam, ja na drugie mam tylko poczucie światła. Mam z psychologami do czynienia. To znaczy chodzę na różne terapie i pani psycholog mówi, że mi niepotrzebne jest jakieś leczenie takie psychiatryczne. Ona mnie nie widzi u psychiatry, ale mówiła, żebym poszła na takie terapie antydepresyjne. Czy coś takiego mogłabym zapytać, gdzie się udać, czy coś, bo jestem niewidzącą, nie czytam w internecie, gdzie mogłabym to, po prostu jestem z terenu Gorzowskiego, koło Gorzowa. Proszę pani,
Chyba pani nie oczekuje, żebym teraz pani podała jakiś adres. Myślę, że sprawa jest no oczywista. Trzeba zgłosić się do, jeżeli tu chodzi o praktyki czy terapie antydepresyjne, to trzeba się zgłosić do lekarza psychiatry i spytać, albo do psychologa, bo to najpierw jest rozmowa z psychologiem, potem z psychiatrą przeważnie, spytać, czy na terenie tej placówki zdrowia psychicznego prowadzone są jakieś terapie takie dzienne. To o to by chodziło, myślę, bo nie wiem, czy są jakieś ogólnopolskie ośrodki. Myślę, że nie ma, gdzie jest terapia antydepresyjna. Trzeba ze swoim lekarzem to wszystko ustalić. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Tak, słuchamy. Halo? Słuchamy. Ludzie szukają nie wiadomo czego, proszę państwa. Tu mówi Stanisław. Na koniec życia nazbiera się tych chorubek. Dwie minuty ma pan. Ksiądz Rydzyk nagada głupot o tych szkołach wyższych, że jak więcej będziesz się uczyła, mądrzejsza będziesz, a tu ludzie mają problemy. I ci, którzy skończyli nie wiadomo ile studiów, mają takie same problemy. I ci po podstawówce mają takie same problemy, a mogą być nawet mądrzejsi, bo pójdą do psychologa, pójdą do psychiatry, zatroszczą się o swoje. A tu durna babka dzwoni, nie wiadomo po jakich studiach. Czy są jakieś ogólnopolskie terapie antydepresyjne? No to więc jej mówi jak krowie na rowie, jak chłopu na miedzy. Także co z tego ludzie mają, że proszę państwa, kończą kilka studiów, no się tylko błaźnią i po prostu jeszcze Polskę pokazują w niskim świetle, że to apostoł Paweł powiedział co do faryzeuszy się odnosi, faryzeuszy, że będą się uczyć bezustawicznie ciągle, że będą się uczyć i nigdy nie dojdą do poznania prawdy. Będą się uczyć i będą się uczyć i nigdy nie dojdą do poznania prawdy. Powinien pan się do najbliższego. To tyle, co mogę panu poradzić, no bo no nie rozumiem chyba, dlaczego. Chyba w swoim otoczeniu chyba tam może no tam tak właśnie mówię, Centrum Pomocy Rodzinie, coś, no. Które kieruje też placówkami opiekuna społecznego. Tak, no to właśnie ten znaczy, miejsc, albo może miejsc nie tyle... pomocy rodzinie, no albo tak. Pan tam, powiedział, tam, że zgłaszał się. Tam powinno być, nie? No panie Stanisławie, no bardzo, bardzo mi przykro, ale no musi pan, nie wiem, musi pan, mówiąc potocznie, bombardować te instytucje pismami, może osobiście pójść i tak dalej, i przedstawić konkretne swoje potrzeby, bo to o to chodzi. Tak. Drodzy państwo, dzisiejsza audycja już dobiegła końca. Gościliśmy dzisiaj panią Marię i pana Wacława Piekarusów z Torunia, moich sąsiadów. Kilka klatek dalej państwo mieszkają ode mnie, albo bliżej. Bardzo dziękuję, że państwo zdecydowali się przyjść, przyjęli moje zaproszenie. Rozmawialiśmy dzisiaj o takich zwykłych bolączkach codziennego życia. Na koniec coś chcieliby państwo... Może zaśpiewajmy na koniec, proszę państwa. Panie Wacławie? Proszę, ja chciałabym pozdrowić. Tak, proszę bardzo. Naszego księdza proboszcza z księżmi, z wikariuszami i siostry zakonne oraz wszystkich znajomych, przyjaciół i nieprzyjaciół. Proszę powiedzieć jeszcze z jakiej parafii, bo to... Parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Święty siostry Faustyny. A jeszcze ojca Jerzego Halima i księdza Wacława Dogórno i księdza Rafała Kryczmana. Jeżeli jesteś tam gdzieś u kobiety, no to kobieta też może, ta dziewczyna, wezwać pracownika socjalnego. Pracownik socjalny niech przyjdzie z opieki społecznej, albo pójść tam bezpośrednio do opieki społecznej. To będzie szybciej. I czy zadzwonić i mieć kontakt. I ona przyjdzie, kontrakt się zawrze i już. No.
że nie masz pieniędzy od 2 lat i po prostu się podpiszesz, tylko nie masz pieniędzy od 2 lat i musisz mieć pieniądze, nawet doraźna jakaś pomoc, to ci musi ona pomóc, wypisze rachunek, a potem dostaniesz zasiłek stały. Zasiłek stały. Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymie, właśnie przed sierpniem, przed miesiącem trzeźwości. Taka audycja. Szczęść Boże Państwu wszystkim na cały tydzień. No i myślmy o sobie, dzielmy się jakąś życzliwością, miejmy troszkę wyobraźni. No i módlmy się za siebie wzajemnie, to jest bardzo ważne. Żegna się Barbara Mont. Niedokończonych podejmiemy temat Patriotyzm wynosi się z domu. Naszymi gośćmi będą pan poseł profesor Jacek Kurzępa oraz młodzież ze Stowarzyszenia Dumni z Polski. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. Drodzy słuchacze, przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja, apostolska rodzina Radia Maryja. Wiemy wszyscy, że kto myśli na rok do przodu, sieje zboże. Co najmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje, dobrze kształtuje, po Bożemu, dzieci i młodzież. Dlatego urządzamy dla młodzieży wakacyjne warsztaty w kampusie akademickim w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Warsztaty radiowe, prasowe, telewizyjne, politologiczne, kulturoznawcze, aktorskie, taneczne, a dla zainteresowanych również muzyczne, z instrumentami muzycznymi, z dobrym głosem, ze słuchem. Zajęcia prowadzą specjaliści bardzo dobrzy, wykorzystujący profesjonalny sprzęt, również radiowy, telewizyjny. Oprócz zajęć teoretyczno-praktycznych przewidziane także zwiedzanie Torunia dla tych, którzy jeszcze go nie zwiedzili, Radia Maryja, telewizji Trwam. Proszę Państwa, te warsztaty od 17 do 19 sierpnia, czyli od czwartku do soboty. Przyjazd po południu pierwszego dnia, odjazd po obiedzie ostatniego dnia. Dla tych, którzy pragną być na warsztatach muzycznych, i zapraszamy bardzo serdecznie, są prowadzone przez bardzo dobrych specjalistów. Rozpoczęcie w środę 16, a więc dla tych ludzi młodych od 16 do 19 sierpnia. Proszę Państwa, dla młodzieży jakiej? Od 3 klasy gimnazjum wzwyż. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jaka zapłata? Żadna. To będzie z 1% oczywiście, ale jeżeli daje się wszystko darmowo, to się nie ceni. To przynajmniej niech sobie ci młodzi ludzie zapłacą za posiłki, śniadanie, obiad, kolacja. One nie są drogie, są bardzo dobrze robione. Dziękujemy tym, którzy organizują kuchnię. To jest ciężka praca i tym bardziej bardzo dziękujemy. A więc warsztaty, nowe widnokręgi. Zapraszamy młodzież. Zgłaszamy się pod telefonem 56 650 4000 56 650 4000 w Toruniu, w siedzibie uczelni przy ulicy Droga Starotoruńska 3. To jest bardzo blisko sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Także dziękujemy bardzo.